Witam serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym inwestowania. Dzisiejszy temat to temat związany z inwestycjami w nieruchomości. I chcę się dzisiaj skupić szczególnie na temacie związanym bezpośrednio z inwestycjami w grunty. W grunty, które w Polsce stanowią mały udział, w związku z tym stanowią bardzo ciekawy temat. Jako Real Finance współpracujemy z różnymi partnerami i mamy dostęp dzięki temu do unikatowych, ciekawych rozwiązań. I tutaj chcę mówić w kolejnych odcinkach o właśnie zasadzie dywersyfikacji, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Dlatego dzisiejszy temat właśnie związany jest z aktywami, które charakteryzują się konkretną specyfiką. Czyli zasada, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, dzisiaj wiąże się właśnie z tematem nieruchomości. Jedna z firm, z którą współpracujemy, zrobiła 10 lat temu badania na temat potencjału wzrostu gruntów budowlanych, gruntów rolnych w Polsce i wzięła pod uwagę Mazury, Pomorze i Góry. I okazało się, że tym miejscem, tym obszarem, który ma największy potencjał, jednocześnie dzisiaj ma najniższe ceny, to są tereny na Mazurach, co myślę, że nie jedna z osób może to potwierdzić. W związku z tym w tamtym obszarze 10 lat temu i w kolejnych latach do dnia dzisiejszego wykupowane są tereny w atrakcyjnych miejscach, w bliskiej odległości od jeziora, z bezpośrednio dostępem do linii brzegowej jezior w szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz w innych mniejszych jeziorach, gdzie jest, powiedzmy, strefa ciszy, są inne warunki. I ten zróżnicowany teren, a jednak unikatowy, ponieważ na Mazurach mamy, jeśli chodzi o grunty budowlane, tylko 1%, około 1% z linią brzegową gruntów budowlanych dostępnych, więc stanowi to bardzo dużą rzadkość, czyli bardzo mała podaż, przy jednak coraz większym popycie, ponieważ coraz więcej osób jest zainteresowanych alternatywą lokowania swoich oszczędności, swoich środków, nie tylko właśnie w banku, nie tylko w skarpecie, gdzie te pieniądze inflacja powoli sobie zjada, ale właśnie w ciekawych rozwiązaniach jak nieruchomości. I wiemy z badań, wiemy z publikacji, które są dostępne chociażby na stronie GUS-u, że ziemia naturalnie rośnie w tempie 20% średnio. Oczywiście są obszary, gdzie ten wzrost jest wyższy, są takie miejsca, gdzie to tempo jest mniejsze. Generalnie od czasu wejścia do Unii ziemia rolna do dnia dzisiejszego wzrosła około 680%. Co pokazuje, że jest to dobry kierunek, ponieważ to tempo cały czas jest utrzymywane, ponieważ mamy brak równowagi pomiędzy cenami gruntów w Europie Zachodniej, a cenami gruntów w Polsce, czego nie możemy dzisiaj stwierdzić, jeśli chodzi o ceny powierzchni mieszkaniowej, tak zwanego PUM-u, czy powierzchni chociażby też komercyjnej. W związku z tym nadal stanowi to atrakcyjną okazję do inwestycji. Inna kwestia jest taka, że w badaniach ogólnych, ogólnoświatowych, Bank Światowy w marcu bieżącego roku wydał taki ranking, w którym okazało się, że wśród krajów o największym potencjale inwestycyjnym Polska znalazła się na miejscu trzecim. Natomiast na pierwszym miejscu znalazły się Filipiny, na drugim Indonezja. A Polska przed Australią, przed Stanami Zjednoczonymi, Anglią, Francją, Niemcami i tak dalej. Dlatego też tą pozytywną, ciekawą i obiecującą sytuację wykorzystała firma, nasz partner, i od 10 lat wykupuje tereny z bezpośrednią bądź bliską odległością od brzegu jeziora.
Ale zanim ten teren zostanie kupiony, jest sprawdzony pod względem 48 parametrów, jak klasa bonitacyjna ziemi, czy jest miejscowy plan zagospodarowania, czy teren jest podmokły, skażony itd., itd. I indywidualnie inwestor nie jest w stanie samodzielnie, nie będąc specjalistą w tej dziedzinie, sprawdzić tylu parametrów. Drugim elementem mówiącym o bezpieczeństwie jest akt notarialny, czyli akt własności, gdzie właściciel, czyli inwestor jest jedynym właścicielem danego gruntu. Mówimy tutaj o obszarze na przykład 1500 metrów gruntu budowlanego, który znajduje się w osadzie. W osadzie może się znajdować 20-30 gruntów. I tak jak wcześniej pokazałem, naturalny wzrost wartości już dałby zadowalający wynik finansowy. Natomiast tutaj w tym projekcie to jest dopiero początek, ponieważ ten teren jest kupowany z dyskontem do 20%, ponieważ zakup tych osad, tego gruntu, tej powierzchni jest bardzo duży, dlatego też otrzymywany tutaj w ramach negocjacji jest rabat dla firmy, która ten grunt kupuje. Druga kwestia to jest umowa serwisowa, czyli umowa polegająca na tym, żeby utrzymywać ten teren w tak zwanej kulturze rolnej, żeby utrzymywać czystość, przecinać trawę, drzewa, regulować brzeg po to, żeby w każdym momencie, kiedy inwestor chciałby zdecydować się na sprzedaż, mógł to zrobić z jak najlepszym zyskiem, z jak najlepszą ceną, ponieważ osoba, która przyjeżdża, potencjalny inwestor, widzi, że teren jest zadbany. Druga umowa, która wiąże się bezpośrednio ze wzrostem wartości ponad średnią rynkową, to jest umowa inwestycyjna, inaczej umowa wzrostu wartości. I polega ona na tym, że ten teren jest przede wszystkim uzbrajany w energetykę, wodę czy też kanalizację. Na Mazurach to jest cały czas jednak coś jeszcze niestandardowego, a jednak tutaj w tych projektach jest to zdecydowanie wykonywane. Druga kwestia to jest ogrodzenie, poprowadzenie dróg wewnętrznych do wewnątrz, do każdej działki. Pomost czy też marina, jeśli to jest szlak żeglowny, to również w ramach takiego projektu wykonywane są mariny z dostępem dla żeglarzy i miejscowych, i zewnętrznych. Tereny zielone jak boisko do siatkówki, altana grillowa, plac zabaw dla dzieci i inne atrakcje jak kort tenisowy czy w większych osadach pole golfowe. Czyli te wszystkie elementy wpływają bezpośrednio na wzrost wartości. I podsumowując, można stwierdzić, że jeśli GUS, mamy tutaj 5 lat, to jest czas, tutaj mamy wartość, powiedzmy w procentach. Jeśli GUS mówi o 20% w skali roku, to mamy 100% wzrostu po 5 latach według GUS-u. Dalej, mamy dyskonto i dzięki temu parametrowi możemy kupić 20% taniej. Umowa koordynacyjna, czy umowa inwestycyjna, to jest podwojenie wzrostu wartości zakupionego gruntu. Jak również inne czynniki, które wpływają na wzrost wartości, które wywołują inflację, czy wzrost wartości danego obszaru, jak wzrost urbanizacji, poprawa infrastruktury, budowanie lotnisk, dróg i innych obiektów i turystycznych, biznesowych, czy też typowo mieszkaniowych, mogą i powodują, czy też działań konkurencji. Daję znak zapytania, ponieważ nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, o ile jesteśmy w stanie sprzedać nieruchomość, którą wcześniej kupiliśmy. Natomiast wiele przykładów pokazuje, że stopy zwrotu, tak zwana powtórna stopa zwrotu, czyli wynikająca z wcześniejszego zakupu i od sprzedaży, w tego typu projektach waha się od 15 do 35%.
Także jest to ciekawa propozycja, jest możliwość zobaczenia zrealizowanych projektów, których w tej chwili jest w liczbie około 20-25 realizowanych takich osad, w których właśnie, jak wspomniałem wcześniej, jest kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt pojedynczych działek. Jeśli chodzi o kwestię nabycia, umowa przedstępna i, tak jak powiedziałem, umowa przeniesienia własności odbywa się poprzez podpisanie aktu notarialnego. Standardowo, jeśli mamy lokatę, środki są przesuwane w bardziej atrakcyjne aktywo, jakim są nieruchomości. Oczywiście jest możliwość finansowania kredytem czy pożyczką gotówkową. Oczywiście wtedy realny zysk jest mniejszy, ponieważ dochodzą dodatkowe koszty, ale i takie rozwiązanie jest wykonywane przez dzisiejszych inwestorów. Także myślę, że temat jest jak najbardziej interesujący, aktualny i zapraszam do kontaktu po to, żeby dowiedzieć się szczegółów na temat poszczególnych i konkretnych osad i projektów, które są w trakcie realizacji. Dziękuję i do usłyszenia.